Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór Instagram, dobry wieczór Facebook. A, jestem dzisiaj punktualnie, zebrałam się, przygotowałam i jestem gotowa, czekam tylko aż się pojawicie, ale widzę, że już się pojawiacie. Dobry wieczór, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na wymagatkach. Dzisiaj taki temat ważny i poważny, taki może mało elegancki, ale ważny i poważny. A mianowicie o odpieluchowaniu nocnym chciałam kilka słów powiedzieć, czyli o tym, czym odpieluchowanie nocne różni się od odpieluchowania dziennego. Jak się za to zabrać? Czy się za to zabrać? Kiedy dziecko jest gotowe na to, żeby przespać całą noc bez pieluchy? Jak się do tego przygotować logistycznie i mentalnie? Dajcie proszę znać w komentarzu, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie, bo widzę, że dołączacie, ale nie wiem, czy wszystko jest w porządku z dźwiękiem i ze wszystkim. To ja w międzyczasie jeszcze powiem o różnych ogłoszeniach, tak zwanych parafialnych, zanim przejdę do konkretów. Tu jakieś lajki się pojawiają. Nie wiem, jak tam Instagram, czy też może mi Instagram jakieś serduszko wysłać, żebym wiedziała, że wszystko jest w porządku. Dobra, nawet chyba coś machacie, czyli jest ok. O, Ola napisała, że Zuzka śpi, super. Ewelina, witam. Aga, Kasia, super. Dobra, słuchajcie, to najpierw ogłoszenie parafialne. Dzisiaj o odpieluchowaniu nocnym, ale tak generalnie to w środę za tydzień, czyli 24 października, będzie webinar o odpieluchowaniu, generalnie, całe, 2 godziny. I można już bilety na ten webinar sobie kupić. Link znajdziecie albo na moim blogu pod hasłem webinary na głównej stronie, czyli wymagające.pl, i tam szukamy z ikonki. O webinarze. Bilet na webinar kosztuje 29 zł. Możecie być na żywo, a jak nie będziecie na żywo, to dostaniecie nagranie i to nagranie będzie sobie można obejrzeć tyle razy, ile będziecie miały na to ochotę. Więc jak ktoś nie będzie mógł być na żywo, to mimo wszystko warto dołączyć. Webinar jest w środę za tydzień, czyli do środy za tydzień będzie można się zapisać, żeby być na żywo, a potem będzie można sobie wykupić powtórkę, jak ktoś będzie chciał. Ten webinar będzie cały czas dostępny. Czyli jak ktoś kupi, to może być na żywo, dostaje od razu powtórkę następnego dnia. Zapraszam, jeśli macie ochotę. Ewa pisze, że coś jej się tnie. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. Coś mi tu przed chwilą faktycznie przeładowało z internetem. No ale mam nadzieję, że już jest ok. To jest pierwsze ogłoszenie. Ogłoszenie numer dwa. Ogłoszenie, czekajcie, tutaj patrzę na Facebooku, bo tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją, oczywiście. Ogłoszenie numer dwa to jest to, że ruszyła sprzedaż kursu online o odstawieniu dziecka od piersi. Więc jeśli zastanawiacie się, czy, kiedy i w jaki sposób zakończyć karmienie piersią, to ja z Zuzią Antecką, dietetyczką, stworzyłyśmy wspólnie kurs na ten temat. Już było 6 edycji tego kursu, teraz jest 7. I jeśli będziecie miały ochotę się zapoznać, to też jest link. Wrzucam ten link tutaj w komentarzach. To jest taki kurs do pracy własnej, czyli online. Wszystkie filmy są nagrane. Od razu po zakupie dostajecie hasło, login do platformy. Od razu można się zalogować, pooglądać. To jest 13 filmów, są do tego PDF-y, różne inne dziwne rzeczy. Więc jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszam. I trzecie ogłoszenie, trzecia rzecz, którą chciałam Wam de facto pokazać, to jest. Będziecie ją słuchać na Facebooku. Dobra, jest. Film, który nie wiem dlaczego jest reklamowany jako komedia. Teraz wyszło DVD. Ja nie zdążyłam niestety pójść na ten film do kina. Wiem, że wiele z Was było na tym filmie w kinie i mnie pytało o ten film później. Ja nie zdążyłam się wbrać do kina, ale kupiłam sobie DVD. Kosztuje on 30 zł, czyli właściwie tyle co bilet do kina, tak naprawdę gdzieś w Warszawie czy w jakimś innym dużym mieście. To nie jest komedia. Bo tu jest napisane, bycie mamą to nie zła komedia i w ogóle jest reklamowana jako komedia, to nie jest komedia, słuchajcie. Ale to jest film, który tak naprawdę moim zdaniem każda matka powinna ten film obejrzeć. Każda. To nie jest komedia. To jest film, którego połowę przepłakałam. To jest film o mamie trójki dzieci, o tym, jak trudne jest macierzyństwo,
jak trudny jest połóg i opieka nad malutkim, wymagającym dzieckiem. Każdy, kto ma albo miał niedawno malutkie dziecko, to tam znajdzie takie sceny, które zna ze swojego życia. Nie będę Wam za dużo o tym mówić, bo nie chcę Wam robić spoilera, dlatego że nie chcę Wam zdradzać jakby całego clue fabuły, ale uważam, że to jest film, który warto naprawdę obejrzeć. Jeżeli miałabym powiedzieć jeden film, który obejrzeć w 2018 roku, to bym powiedziała ten. Jeśli jesteś matką, obejrzyj ten film. I pokaż swojemu facetowi. I no, tak. Polecam. Dobra. To przechodzimy, słuchajcie, do meritum. O odpieluchowaniu nocnym. I to jest tak, najważniejsza rzecz, którą chciałabym, żebyście zapamiętały, to jest to, że odpieluchowanie dzienne to jest zupełnie inny, odrębny proces od odpieluchowania nocnego. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Przeciętnie, statystycznie dzieci że ten film jest niesamowity. Okay. Czyli to jest przeciętnie 10 miesięcy różnicy. To jest zupełnie inny mechanizm. W związku z tym nie należy odpieluchowania dziennego i nocnego traktować jako takiego kontinuum, że to jest tak, że najpierw dziecko w dzień, albo że równolegle odpieluchowujemy dziecko w dzień i w nocy. To są dwie zupełnie inne sytuacje. Na odpieluchowanie dzienne my jako rodzice mamy wpływ. W tym znaczeniu, że rodzice swoimi strategiami, swoim zachowaniem mogą ten proces odpieluchowania dziennego przyspieszyć, czy poprowadzić, czy pomóc dziecku. Okej, piszecie, że coś się zacina. No nic, muszę to zrobić, zobaczymy, czy się uda. Natomiast jeśli chodzi o odpieluchowanie nocne, my nie mamy na to generalnie za bardzo wpływu. I teraz jeśli się pytacie o to, do kiedy dziecko ma prawo siusiać do pieluchy w nocy, to uważa się w Polsce, że za normalne jest takie mimowolne oddawanie moczu w nocy do 5 roku życia. Przedwczoraj słuchałam takiego wywiadu z amerykańskim pediatrą, który między innymi też zajmuje się moczeniem nocnym, pisze na ten temat książki, wypowiada się jako ekspert i w Stanach Zjednoczonych uważa się moczenie nocne za normalne do 6 roku życia. W książkach brytyjskich wyczytałam, że do 7 roku życia, więc my Polacy mamy jakieś takie najwęższe te ramy, natomiast inne narodowości są jeszcze bardziej wyluzowane na punkcie tego noszenia pieluch w nocy niż Polacy. Czyli do 5 roku życia co najmniej kompletnie tematem tym się nie przejmujemy. Większość dzieci jest gotowa na odpieluchowanie nocne między 3 a 4 rokiem życia dopiero. I teraz może Wam się to wydawać dziwne, ale te liczby są naprawdę duże. W tym znaczeniu, że jeszcze się ale przynajmniej 2 noce w każdym tygodniu u 5-latków, u 20% 5-latków jest mokrych. Ba, 7% 7-latków jeszcze się moczy w nocy. Czyli w każdej klasie, jeżeli weźmiemy sobie taką szkołę podstawową i pierwszą klasę, która ma 25 czy 30 dzieci, to w każdej pierwszej klasie szkoły podstawowej jest jedno dziecko, które jeszcze co najmniej 2 razy w tygodniu siusia w majtki do łóżka w nocy. Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Nam się często wydaje, że te dzieci to w ogóle jakby szybko, wszystkie są suche i jak już są takimi dużymi przedszkolakami, to one wszystkie śpią już bez pieluchy, ale zobaczcie, 7% 7-latków jeszcze moczy się w nocy. Zwykle uważa się, znaczy zwykle, no dane pokazują, że chłopcy jednak moczą się dłużej i częściej niż dziewczynki. Dziewczynki szybciej z różnych powodów moczą się dłużej. Nina pyta, czy to moczenie to jest codziennie. Znaczy o moczeniu nocnym, takim powyżej 5 roku życia, mówimy wtedy, kiedy minimum 2 razy w tygodniu dziecko się moczy. Czyli jeżeli dziecko ma więcej niż 5 lat i moczy się 2 razy w tygodniu lub częściej, no to jest to temat do działania, czy do wizyty lekarskiej u urologa. Okay? Jeszcze troszeczkę na ten temat powiem. Natomiast do 5 roku życia uważa się, że to jest absolutnie jeszcze normalne, że dziecko nawet każdej nocy może się budzić z mokrą pieluchą. I teraz od czego to zależy, kiedy dziecko się odpieluchuje w nocy? No i tak naprawdę, tak jak powiedziałam, to nie zależy od wpływu rodziców, to nie zależy od działań rodziców, to nie zależy od konsekwencji rodziców, to nie zależy od inteligencji dziecka, ani od niczego takiego. To zależy tak naprawdę od 3 czynników. Po pierwsze, musi być odpowiednio duży pęcherz, czyli wielkość pęcherza, jego pojemność
I najłatwiej sobie to wyobrazić, jak się cofniecie, jeśli byłyście w ciąży, jeśli są tu dziewczyny, które były już w ciąży albo są w wysokiej ciąży, to wiecie, że jeżeli rośnie dziecko, które nas naciska na pęcherz, ten pęcherz jest mały, to człowiek bardzo często chodzi siku, bo po pierwsze często mu się chce siku, po drugie ma mały pęcherz i mało tego moczu się w tym pęcherzu nam mieści. Więc po pierwsze, żeby dziecko było gotowe na nocne odpiluchowanie, jemu po prostu musi urosnąć pęcherz. To pierwsza rzecz. Po drugie, chodzi o dojrzewanie układu hormonalnego. Dziecko musi produkować odpowiednio dużą ilość takiego hormonu, który się nazywa wazopresyna, i to jest hormon, który zagęszcza mocz, czyli sprawia, że ten mocz jest w stanie się utrzymać w pęcherzu przez część nocy albo przez całą noc. I my nie mamy wpływu na to, kiedy nasze dziecko zacznie produkować odpowiednio dużą ilość wazopresyny. To jest rzecz, która jest przede wszystkim uwarunkowana genetycznie. I jeżeli jedno z rodziców długo moczyło się w nocy, to jest 40% szans, że dziecko również będzie długo się moczyło w nocy. Jeżeli oboje rodzice długo się moczyli w nocy, to te wskaźniki rosną do 75%. Więc zobaczcie. A, piszecie, że się coś zacina. Słuchajcie, nie mam na to wpływu niestety. Mam nadzieję, że teraz już będzie w porządku. To jeszcze zobaczę jedną rzecz, ale nie, wszystko jest ok. Nie mam na to niestety, słuchajcie, wpływu, że jest jakiś problem z internetem. Czyli, poczekajcie, bo się. Aha, ok, wazopresyna. Czyli nie mamy wpływu na to, kiedy układ hormonalny naszego dziecka dojrzeje, jest to uwarunkowane głównie genetycznie. No i trzecia rzecz, dojrzewanie układu nerwowego. Chodzi o to, że pełny pęcherz musi obudzić mózg, czyli. Które mają tak zwane zaburzenia wybudzania, czyli dzieci, które się nie budzą tak łatwo jak inne, to te dzieci będą się dłużej moczyły w nocy. I teraz, jak pytałyście o to, czy hajnida jest trudniej odpiluchować w nocy, to ja bym powiedziała nie. Hajnida najprawdopodobniej będzie najłatwiej odpiluchować w nocy, bo to są dzieci, które mają niski próg wybudzalności, one się łatwo wybudzają, więc prawdopodobnie ich pełny pęcherz będzie je wybudzał łatwiej i szybciej w nocy, one się szybciej w nocy odpiluchują. Natomiast te dzieci, które śpią głębokim, twardym snem, albo które nawet jeśli śpią płytko, to rzadko się wybudzają, trudno jest je wybudzić, to te dzieci będą odpiluchowane później w nocy. Czyli zobaczcie, chodzi o trzy rzeczy: wielkość pęcherza, dojrzewanie układu hormonalnego, czyli odpowiednie wydzielanie hormonu zagęszczającego mocz, i dojrzewanie układu nerwowego, tak żeby pełny pęcherz budził głowę, żeby głowa wstała. To są te trzy czynniki. Na żaden z tych czynników wy nie macie wpływu jako rodzice. Nie macie na to wpływu. I teraz, czy można dziecko intencjonalnie odpiluchować w nocy? Czyli czy mogą rodzice coś zrobić, żeby to odpiluchowanie poszło nam szybciej? Po pierwsze, czasami się sugeruje rodzicom, żeby ograniczać ilość płynów podawanych wieczorem. No i to odradzam. I lekarze też to odradzają bez konsultacji z urologiem, dlatego że my możemy zrobić więcej szkody niż pożytku. Prawda jest taka, że jeżeli dziecko nasze ma mały pęcherz albo produkuje mało hormonu zagęszczającego mocz, to jeżeli będziecie mu ograniczać płyny wieczorem, to ono się zsika, tylko zamiast zsikać 200 ml, to wam zsika 100 ml. I taka będzie różnica. Natomiast jeżeli ma się zsikać, to się zsika, bez względu na to, czy będziecie ograniczać płyny. Jedyna rzecz, którą możemy ograniczać wieczorem, to płyny zawierające kofeinę, i myślę, że rzadko kto z nas pod. Te rzeczy, które zawierają kofeinę, one powodują, że tego moczu się produkuje więcej. Niektóre owoce również są moczopędne i wtedy faktycznie być może tych owoców moczopędnych nie podawajmy na wieczór, jeżeli jest problem czy jeżeli planujemy odpieruchowanie nocne. Takim przykładem jest ananas, arbuz, jest trochę tych owoców i trochę takich produktów moczopędnych, faktycznie wtedy na noc ich nie podajemy. Druga rzecz, wysadzanie dziecka przez sen nie zmniejsza ilości epizodów siusiania w nocy. Czyli jeżeli dziecko na śpiocha wyciągamy z łóżka i wysadzamy do nocnika, to znaczy badania pokazują, że to nie ma związku z odpiruchowaniem. To znaczy my nie sprawimy, że dziecko szybciej zacznie się budzić samo, bo ono nie jest kompletnie świadome, że siusia, ono nie jest kompletnie świadome, że ma pełny pęcherz, powinno się obudzić i wysiusiać. My w ten sposób sprawiamy, że nie trzeba używać pieluch albo nie trzeba prać prześcieradła, ale my nie sprawiamy, że nasze dziecko szybciej zacznie samo kontrolować swój pęcherz w nocy.
Niestety. Więc jeśli macie ochotę wysadzać przez sen, to możecie to robić, ale tu jest taka duża gwiazdka i taka uwaga. Niestety czasami wysadzanie dziecka przez sen albo wybudzanie go, żeby się wysiusiało, kończy się pogorszeniem jakości snu. Dlatego, że my jako rodzice niestety nigdy nie wiemy, w którym momencie my złapiemy ten sen dziecka. Czy my będziemy chcieli wybudzić dziecko z płytkiej fazy snu i to jest ok, czy my dziecko wyrwiemy z najgłębszego snu, w którym ono było. I to wtedy jest nie ok. Więc ja bym była bardzo ostrożna z tym wysadzaniem dziecka przez sen albo budzeniem dziecka w nocy, żeby się wysiusiało, dlatego że może na tym ucierpieć jakość snu naszego dziecka. Czasami jesteśmy wtedy zmuszeni do ponownego usypiania dziecka, które się dopiero rozbudziło, a nie w ogóle dzieje strasznego. Dobra, okej, okay, dalej. Tablice motywacyjne. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy słyszałyście, ale niektórzy wpadają na taki pomysł, żeby zrobić taką tablicę albo tabelkę z suchymi nocami i mokrymi nocami, czyli jak dziecko rano się obudzi i jest suche, bo się nie zsiusiało, no, albo pilucha jest sucha, to dostaje słoneczko, gwiazdeczkę, uśmieszek czy coś tam. No a jak się zsiusiało, to nic nie dostaje, albo zaznaczamy, że to była zsiusiana noc. No i takie działania, ich skuteczność jest równa placebo, czyli one są nieskuteczne w żaden sposób. Ja powiem więcej, jest część dzieci, która jak nie dostanie tego słoneczka obiecanego, to traktuje to jako karę, a kary są udowodnione, że kary w przypadku moczenia nocnego, odpiluchowania robią więcej szkody niż pożytku. Więc nie zachęcam absolutnie do nagradzania czy karania za suche, za mokre noce, bo to niczego nie poprawia, ewentualnie możemy sobie narobić większych kłopotów niż mieliśmy. Co więcej, ja nie lubię takich historii o jakichś tablicach motywacyjnych, o serduszkach, o słoneczkach, dlatego, że to sugeruje rodzicom, że dziecko ma kontrolę nad swoim pęcherzem w nocy. Czyli jak dziecko się sikało, to dlatego, że tak zachciało, albo dlatego, że jest leniwe, albo mu się nie chciało wstać. To nie jest prawda. Dzieci, które siusiają do pieluchy, czy do majtek, czy do łóżka w nocy, one tego nie robią na złość, one tego nie robią, bo są leniwe i im się nie chce wstać. One to robią, bo robią to przez sen. One robią totalnie nieświadome, na nieświadomie i nie mają kompletnie wiedzy o tym, że tak robią. Więc karanie czy nagradzanie ich za coś, co jest poza ich kontrolą, poza ich świadomą wolą, jest totalnie, słuchajcie, bez sensu. No i teraz pojawia się pytanie, co z pieluchą? Czy jeśli dziecko faktycznie ma 3,5, 3, 4 lata, już jest odpieluchowane w ciągu dnia, no a w nocy jakoś nie bardzo i chcielibyśmy się za to wziąć, to czy takie dziecko powinno dostawać pieluchę? No i takie badania pokazują, że jeżeli dziecko daje sobie założyć pieluszkę, to lepiej zakładać tą pieluszkę, ponieważ ona pozytywnie wpływa na stan emocjonalny dziecka. Czyli jeśli mamy takie dziecko, które się stresuje, martwi, że się zsiusia, to te dzieci mają lepszą jakość snu, lepiej śpią i są w lepszym stanie psychicznym, jeśli my im pozwolimy tą pieluszkę założyć, niż jak one się stresują, bo tej pieluszki nie ma i one się boją zasnąć, bo się zsiusiają. Okay? Czyli zakładanie pieluchy na noc nie sprawia, że wasze dziecko odpieluchuje się później. Można tą pieluchę na noc spokojnie zakładać, ona nie ma wpływu na czas odpieluchowania dziecka. To, co my możemy zrobić, jak już się za ten temat bierzemy, to po pierwsze zabrać się w odpowiednim czasie. I zwykle poleca się rodzicom, żeby poczekać minimum te 14, 10, 14 suchych nocy z rzędu, czyli dziecko rano się budzi z suchą pieluszką i dopiero siusia. I dopiero wtedy zabrać się za odpieluchowanie nocne. Zwykle mówimy o tym, żeby poczekać około pół roku po tym, jak dziecko jest odpieluchowane w ciągu dnia. Niektóre dzieci odpieluchowują się jednocześnie w dzień i w nocy, to są te dzieci, które troszeczkę później, typu 2,5-3 lata, trochę ponad 3 lata. I one czasami te dwa procesy przechodzą jednocześnie, ponieważ dojrzewają po prostu wtedy jednocześnie układ nerwowy. A jeśli dziecko odpieluchowało się na przykład w okolicach 2 lat, 2,5, to czekamy pół roku po tym, jak się odpieluchowało w dzień, patrzymy, czy
i spróbować, czy bez pieluchy też będzie sucho. I teraz co, jeśli właśnie Ania zadała dobre pytanie, co jeśli dziecko nie chce założyć pieluchy, ale sika mimo wszystko? Są takie dzieci, które się upierają, że nie chcą mieć strasznie pieluchy i one już są duże i one sobie dadzą radę. I tak, no po pierwsze warto negocjować i rozmawiać. Słuchaj, jest taka sytuacja, ty nie kontrolujesz jeszcze tego, nie wszystkie dzieci to kontrolują, bardzo dużo dzieci w tym wieku jeszcze siusia, więc może spróbujmy założyć tą pieluszkę, może to będą pieluchomajtki, może to będą takie majtki z wkładką, tak zwane dry nights, to nie są już takie pieluszki jak dla dzieci, także piątki, szóstki, tylko to jest jeszcze osobna kategoria produktów. Wiem, że w drogeriach można to znaleźć, one wyglądają jak majtki, ale one są troszeczkę grubsze i one faktycznie ten mocz wchłaniają. To są właśnie takie majteczki dla tych dzieci 4 lata plus. Więc po pierwsze negocjowałabym. Po drugie, no oczywiście warto dziecko zachęcić do tego, żeby zrobiło siusiu przed snem. No i po trzecie, warto zaścielić podwójnie. Czyli jeżeli odpieluchowujemy dziecko w nocy, to przygotowujemy to łóżko w taki sposób, że na materac kładziemy wodoodporny podkład, kładziemy prześcieradło, jeszcze jeden podkład i jeszcze jedno prześcieradło. Wtedy, kiedy dziecko nam się zsiusia w nocy na przykład i da nam znać, bo nie zdąży wstać albo po prostu trochę się zsiusia, a potem reszta będzie w łazience, no to my ściągamy to prześcieradło i ten jeden podkład i już mamy pod spodem drugie gotowe na drugą część nocy. Nie musimy się frustrować tym, że trzeba nagle w środku nocy szukać prześcieradła, podkładu i zakładać itd., itd. Po trzecie, przy odpieluchowaniu nocnym warto dziecku przygotować światło po drodze do bała się ciemności po drodze do łazienki. I ona bała się wstać i pójść do łazienki zrobić siusiu. W związku z tym czekała, czekała, trzymała, w końcu zasypiała i robiła siusiu do łóżka. Więc warto, żeby dziecko miało jakąś lampkę pod ręką, którą może sobie zapalić. Są rodzice, którzy kupują takie lampki z czujnikiem ruchu. Czyli jak dziecko wstanie z łóżka, to ta lampka się zapala i na przykład przy łazience jest druga i one się zapalają tak, żeby dziecko mogło dojść do łazienki i żeby mogło z nią wrócić, ale nie musi pamiętać o tym, żeby ją wyłączyć. To jest dosyć wygodna, dosyć wygodna rzecz. Tak? Że dziecko nie musi tego zapalać, a potem pamiętać, żeby to zgasić, bo pamiętajcie, dzieci nie powinny spać z zapalonym światłem. Jeśli nie ma takiej ogromnej potrzeby emocjonalnej ze strony dziecka, to dobrze, żeby spały po ciemku i wtedy warto, żeby się nie bały po prostu pójść siusiu. Młodsze dzieci mogą mieć nocnik w pokoju, czyli nocnik przy łóżku, nie muszą chodzić do toalety, jeśli jeszcze korzystają z nocnika, to jak najbardziej ten nocnik może być po prostu przy łóżku. Dobra, zerknę sobie tutaj na pytania. Okej, okay. Piszecie o tym, że syn bez problemu odpieluchowany na 2 lata, a teraz ma 3,5 roku i w nocy jest mokry. Absolutnie normalna rzecz. Mogą być, słuchajcie, są dzieci, które są na 1,5 roku odpieluchowane w ciągu dnia, a do 5 roku życia będą jeszcze sikały w nocy, dlatego że to są zupełnie dwa odrębne procesy. Jeden nie ma wpływu żadnego na drugi. Pamiętajcie, nocne odpieluchowanie jest przede wszystkim zależne od genów i teraz jak ktoś ma dziecko, które ma powyżej 5 lat i nadal siusia w nocy, to po pierwsze pytamy rodziców swoich i swojego partnera, swojej partnerki, jak było z nami. Dlatego że ten czynnik genetyczny jest bardzo silny. Bardzo często jak mamy chłopca, tata. Czyli ten czynnik genetyczny jest bardzo silny i zawsze o to należy zapytać. Są dwa różne procesy. Do 5 roku życia absolutnie się nie przejmujemy tym, nie diagnozujemy, nie badamy, nie denerwujemy się tym, że dziecko w nocy siusia. To jest absolutnie ok. Jak mamy te dzieci, które nie chcą odpuścić pieluchy na noc, to spokojnie tą pieluchę zakładamy. Jak zobaczymy, że będzie dłużej, kilkanaście dni z rzędu sucha, to wtedy warto pogadać o tym, że tej pieluchy w nocy być może już nie potrzebujesz. Zmieni się być może na majtki treningowe, a później dopiero na majtki, jeśli dziecko potrzebuje takiej pewności, komfortu psychicznego, że w razie czego coś tam jest. Kasia też pyta, kiedy Kasia pyta, kiedy zrezygnować z pampersa w nocy.
Jeśli od 1,5 miesiąca żaden pampers w nocy nie był mokry, to spokojnie, myślę, możesz, Kasiu, się przygotować z podwójnym zaścieleniem łóżka, zdjąć tego pampersa i wyjaśnić, słuchajcie, też dziecku, o co będzie chodziło. Gdzie jest nocnik w nocy, albo gdzie jest łazienka w nocy, jak może tam dojść, gdzie będzie światełko, czyli wytłumaczyć dziecku, że jeżeli obudzi się w nocy, a będzie chciało siusiu, to nie ma już pieluszki na sobie i gdzie ewentualnie może się wysiusiać. Ok, to podsumowując, słuchajcie, wszystko w skrócie. Po pierwsze, odpieluchowanie nocne jest zupełnie innym procesem niż odpieluchowanie dzienne, one się rządzą innymi prawami. Najczęściej dzieci w nocy odpieluchowują się po około 10 lub więcej miesiącach od odpieluchowania dziennego. Czyli może być dziecko, które jest odpieluchowane na dzień, a w nocy jeszcze przez następny rok będzie siusiało. Dlatego, że odpieluchowanie nocne zależy od wielkości pęcherza, dojrzewania układu hormonalnego, czyli produkcji hormonu zagęszczającego mocz i komunikacji pęcherz-mózg, czyli tego, że pełny pęcherz budzi mózg, żeby się wysiusiać. Za normalne uważa się siusianie w nocy do 5 roku życia i nie diagnozuje się do 5 roku życia. Wiecie, że bardzo to są takie badania na całym świecie, że i dzieci afrykańskie, i azjatyckie, i europejskie, i amerykańskie, 7% siedmiolatków jeszcze moczy się w nocy, czyli dosyć dużo jest tych dzieci i warto im o tym mówić na zasadzie, słuchaj, nie jesteś sam jedyny na świecie, który ma 5 lat czy 6 lat i jeszcze potrzebuje pieluszki w nocy, bo takich dzieci jest dużo i po prostu jak twój mózg dojrzeje, jak twoje hormony dojrzeją, to przestaniesz siusiać w nocy i tyle. Zwykle odpieluchowujemy dzieci między 3 a 4 rokiem życia, jeśli chodzi o noc, bo po prostu wtedy dojrzewają te trzy czynniki, o których powiedziałam. Rodzice nie za bardzo mają wpływ swoimi interwencjami, czyli wysadzanie dzieci na śpiochę niestety nie jest skuteczne, budzenie dzieci na to, żeby się wysiusiały, też nie jest skuteczne, nie przyspiesza to odpieluchowania naturalnego, ograniczanie ilości płynów może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka, chyba że jest to zalecenie urologa. I kary, nagrody, tablice motywacyjne również nie mają wpływu żadnego na odpieluchowanie, mogą być przez dziecko odbierane awersyjnie, czyli mogą być dla dziecka niesympatyczne i niefajne i nie warto ich w związku z tym stosować, dlatego że siusianie w nocy nie jest pod kontrolą dziecka, nie jest zależne od woli dziecka, tylko jest procesem, do którego po prostu nasze dziecko musi dojrzeć. Ok, dzięki za dziś. Przepraszam Was, jeśli ta transmisja Wam się rwała, ale niestety nie mam wpływu na to. Wiem, że na Instagramie chyba było w porządku, więc zapraszam na Instagrama, jeśli mojego Instagrama jeszcze nie znacie. Tam w takim kółeczku na górze będzie właśnie ta, zaraz Wam tutaj wrzucę linka na Facebooka, będzie w tym kółeczku cała ta transmisja nieprzerwana, więc będziecie mogły na nią zerknąć. Przypominam, w środę za tydzień webinar o odpieluchowaniu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym filmie, polecam. I do zobaczenia za tydzień, a za tydzień opowiem jeszcze o odpieluchowaniu, a tym razem o gadżetach, czyli o tym, co kupić, jak się przygotować i jak zabezpieczyć meble, dom i swoje zdrowie psychiczne. Dobranoc, pa, pa.